Dzisiejsza impreza, czyli dzisiejsze otwarcie, rozpoczyna się o godzinie 14 i pan burmistrz w towarzystwie jeszcze dwóch kolejnych osób dokona publicznego otwarcia, oficjalnego, uroczystego otwarcia tejże hali i od tego momentu hala będzie własnością, czy tak powiedzmy, oddana do użytku społeczeństwa, jak już wcześniej powiedziałem. Hala sportowa, określana też jako widowiskowo-sportowa, jej sercem jest hala, powiedziałbym, hala, która ma nawierzchnię płytę tej hali, płytą tej hali jest parkiet. No i na tym parkiecie jest to pełnowymiarowe boisko, które służy do gry różnego typu piłkę siatkową, piłkę koszykową, piłkę ręczną. Można również rozgrywać takie mecze jak piłkę halową, futsal, znany pewnie kibicom. Można również grać w unihokej, można grać w badmintona, można grać w tenisa też, tylko oczywiście w tenisa, nie takiego tenisa, nie taką piłką jak na korcie normalnie, tylko na parkiecie, czyli wypisana piłka. Ale również równie dobrze można prowadzić różnego typu zajęcia w postaci, nie wiem, sportu walki, tańca, każdy rodzaj, jaki jest przedstawienia różnego typu, można też, że tak powiem, prezentować, więc możliwości są dość szerokie. Oprócz tej hali, jeszcze do tej hali, więc w tej hali w tej chwili mamy aktualnie 894 miejsca siedzące na trybunach. Oprócz tego mamy jeszcze w górnej części hali, mamy antresole, czy balkon, i tak. Łącznie szacujemy, że gdzieś około 1000 do 1200 osób globalnie mieściłoby się w tej hali, jeżeli byłaby po brzegi wypełniona. Oprócz hali dysponujemy jeszcze salą do aerobiku, salą do gimnastyki korekcyjnej. Planowana jest też, w trakcie organizacji jest siłownia. Wcześniej była zaplanowana na trochę mniejszej powierzchni, zbyt małej, jak władze oceniły. I w tym momencie powstaje siłownia, która będzie mieścić się na powierzchni około 131 m2. Myślę, że w lipcu najpóźniej powinna, już w pełni wyposażona w dobry sprzęt z dobrej półki, powinna ruszyć i być to do użytku. Oprócz tego posiadamy takie pomieszczenie jak pomieszczenie barowo-restauracyjne. Będziemy mogli takie pomieszczenie wynająć. Już toczą się pewne rozmowy w tej materii, pewne intencje wyraziliśmy. Barowo-restauracyjne, w którym będzie możliwość zjedzenia powiedzmy potraw, które generalnie mieszczą się, powiedzmy, w ramach tak zwanej zdrowej żywności. Nie będę szczegółów ujawniał, ponieważ jest to, powiedzmy, jakaś tam też strategia handlowa tej firmy, która będzie to prowadzić, czy tej spółki. Mamy również dwie sale konferencyjne. Jedna to jest zwana u nas wewnętrznie sala audio i mamy jeszcze salę konferencyjną, telewizyjną. Ta pierwsza, dlaczego audio? Ponieważ posiada rzutnik laserowy. Mamy możliwość wyświetlania na trzy różne ściany, wyświetlania wszelkiego typu prezentacji. Ta sala może służyć do wszelkiego typu prezentacji, konferencji, odczytów, powiedzmy, nie wiem, organizowania małych występów dla grup lokalnych, dlatego że posiada również małą scenę z zapleczem. Druga sala telewizyjna, może być wykorzystana w różny sposób, też do odrobienia różnego typu prelekcji, ale też na przykład przez dziennikarzy w czasie dużych imprez, wykorzystywana przez dziennikarzy jako pomieszczenie, gdzie mogą, powiedzmy, stworzyć sobie quasi biuro prasowe. Panie burmistrzu, czy miasto się cieszy z tej inwestycji? Czy to jest radość, czy zmartwienie? To znaczy, no na pewno jest radość, bo ten obiekt był od wielu lat oczekiwany przez mieszkańców naszej gminy, szczególnie dzieci, młodzież, ale trzeba pamiętać jednej rzeczy, że jest to obiekt, który będzie kosztował. Kosztował będzie utrzymanie. Natomiast to już będzie rola zarządu spółki, ażeby szukać możliwości zarabiania na działalności, czyli działalność komercyjna, wynajem. Ale oczywiście to nie jest przede wszystkim to jest użyczenie dla dzieci, młodzieży, dla stowarzyszeń, bo to jest najważniejsze. Natomiast szukanie możliwości zarabiania, oczywiście to też jest priorytet. Jest to inwestycja w skali województwa, jedna z większych w ostatnich latach w zakresie kultury sportowej, już nie mówię o Wrocławiu czy o Stadionie Miejskim, ale to jest w małych miejscowościach, to jest jedna z większych. Czy w budżecie jest już zaplanowane właśnie utrzymanie? Czy to będzie bardzo duże obciążenie dla miasta? Czy jest to zaplanowane i nie będzie z tym problemu? Znaczy, już w tym roku w budżecie przeznaczyliśmy 600 tysięcy złotych na koszty utrzymania. Dopiero po pełnym roku będziemy wiedzieli faktycznie, jaki jest rzeczywisty koszt utrzymania. Zakładamy, że może to być nawet poziom około 1,5 miliona złotych skądś. Szacowano ilość mieszkańców, którzy skorzystają z tego, szkół, stowarzyszeń, klubów.
Znaczy mamy założenia, które musimy realizować, bo otrzymując dotacje od rządu Marszałkowskiego, to wniosku określono ilość osób, które skorzystają z tej hali w skali roku na 95 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. Stąd też musimy spróbować, czy chcieć ten wskaźnik osiągnąć, bo to jest jedna z pewnych rzeczy, które musi gmina spełnić, czy centrum musi spełnić w ramach otrzymanej dotacji. Będzie to kontrolowane przez 5 lat. To jest bardzo ważny wskaźnik. No, jest to jeden z ważniejszych dni w historii naszego młodego miasta, bo Jelcz-Laskowice jest miastem od tylko 28 lat. Jest to ważny dzień. Patrząc dzisiaj na zainteresowanie, mam nadzieję, że ta inwestycja spełni założone cele.